Naszym gościem w pierwszej części wywiadu był wieloletni działacz sportowy pan Marek Dabkus. W drugiej części rozmawialiśmy z autorem książki, panem Markiem Dabkusem. To teraz czas na tę pasję dziennikarską pana Marka. Panie Marku, niedawno pojawił się taki film Niekochani na temat kadry Jerzego Brzęczka. Na pewno powstały po to, żeby ocieplić też wizerunek i trenera i tej kadry. Film mi osobiście się bardzo podobał z tego względu, że bardzo lubię oglądać kulisy sportu, ale on też pokazuje jeden ważny temat, jak praca dziennikarzy może kompletnie zatrzeć rzeczywisty obraz na przykład drużyny narodowej, tak jak w tym przypadku. Kto dzisiaj wyznacza nasze patrzenie na sport? Czy faktycznie to, że ja patrzę na mecz i to, co widzę, jest moją opinią, czy raczej dziennikarze decydują o tym, czy kadra na przykład Jerzego Brzęczka mi się podoba, czy nie? No, trudno powiedzieć. Ja mogę o swoich doświadczeniach wspomnieć. Ja często mi się zdarza, że po prostu oglądając mecz piłkarski, po prostu wyłączam głos, nie słucham komentarza. Po prostu wyrabiam sobie indywidualną opinię, jak gra dany zespół. Bo niestety z doświadczenia wiem, że dziennikarz może wiele, zwłaszcza osoby takie o słabszym trochę charakterze strasznie się sugerują opinią osób, czy komentatorów, czy dziennikarzy, uważając je za autorytety. A czasami te autorytety no, są chwiejne, bardzo chwiejne, bo nie są autentyczne. Opinia dziennikarska czy opinia komentatorska często jest manipulowana, po prostu nie jest rzeczywiście obiektywna, tylko widzi się w tym jakiś interes. Pan przez wiele lat zajmuje się dziennikarstwem sportowym, ale to, o czym rozmawialiśmy w tej pierwszej części, że w pewnym momencie też poszedł pan taką inną, swoją drogą, bo wiem, że też współpracował pan z takimi gazetami jak Przegląd Sportowy na przykład, czy Tempo, czyli no, naprawdę bardzo, bardzo poważne, duże media sportowe. Obecnie raczej chce pan pisać o właśnie sporcie młodzieżowym, o sporcie amatorskim. Tak, współpracowałem z tymi, można powiedzieć, najpoczyteczniejszymi sportowymi mediami. I wracając do tej roli dziennikarza, w sprawozdaniach z meczów piłkarskich było takie zadanie, że dziennikarz musiał wystawiać noty piłkarzom i musiał wystawiać noty sędziom. I właśnie tutaj te noty były bardzo istotne, a zależało to przecież tylko od subiektywnej opinii dziennikarza. Zdradzę, że miałem telefony w przeddzień spotkań pierwszoligowych z Tomilu od sędziów, żebym patrzył na ich poczynania takim łaskawszym okiem, jak im się coś tam przydarzy, no bo oni mają tam szansę na kryształowy gwizdek czy na jakieś inne laury. Czyli no, te moje przypuszczenia czy te moje dywagacje, o których wspominałem, one były, tak było rzeczywiście. Ja uciekałem później od tego komercyjnego sportu, bo tu już nawet nie chodzi, czy sport jest komercyjny czy niekomercyjny, tylko tutaj to są zwykłe manipulacje. No tutaj to ze sportem nie ma wiele wspólnego. Natomiast decyzja o stworzeniu takiego portalu Wama Sport, który ma stworzyć jakąś nową kulturę sportu, może to za szumnie powiedziane, ale takie jest przesłanie tego, żeby przede wszystkim przedstawiać autentycznych sportowców, bo o piłkarzach wiemy wiele, że oni podobno bardzo dużo trenują, bardzo ciężko pracują, tylko nie widać tego za bardzo na ekranach telewizorów, efektów ich tego treningu. Bo jak wytłumaczyć, że od paru lat polskie zespoły klubowe nie kończą swoją pucharową przygodę międzynarodową w sierpniu czy we wrześniu i nie mamy nawet możliwości zobaczenia ich w jakichś głównych rozgrywkach Ligi Europy czy Ligi Mistrzów. Natomiast stałem się autentycznym fanem ludzi, którzy za własne pieniądze jeżdżą na drugi koniec Polski, startują w triatlonie czy w jakichś ultramaratonach. Bo to są autentyczni sportowcy, oni bardzo dużo trenują, bo żeby ukończyć triatlon
połówkę, czy nawet ten cały, to trzeba naprawdę mieć wyjątkową wydolność, czy przebiec 120 kilometrów. Oni to robią, bo to po prostu kochają. I tu następuje takie zderzenie tych sportowców profesjonalnych, w cudzysłowie, którzy się obrażają, że przez miesiąc czy dwa miesiące ktoś im nie wypłacił pensji, to oni strajkują. I ludzi, którzy uprawiają ten sport, bo wyznaczyli sobie jakieś cele. Najpierw biegają 10 kilometrów, widzą, że są dobrze, później maratony, a później jeszcze większe dystanse. Ja chciałem tych ludzi bliżej przedstawić, nie tylko ich sylwetki. Dlatego podając wyniki na przykład maratonu, staram się podać wszystkich zawodników z województwa warmińsko-mazurskiego, nawet ten, który zajmie 700 któreś miejsce, no bo on w tym maratonie wystartował. Może on nie jest jeszcze tak dobry jak ci z pierwszej pięćdziesiątki, ale on też ciężko pracuje i on po prostu kocha sport. W tym projekcie, który stworzyliśmy, mamy też takich partnerów jak PSONi Koło w Ostródzie i Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Alfa, bo chcemy też gdzieś między tymi naszymi dyskusjami postawić pytanie o sport paraolimpijski i o jego możliwości rozwoju w regionie, bo jest to taki temat, mam wrażenie, mocno pomijany. Jak z Pana doświadczenia dziennikarskiego wygląda ta sprawa, zwłaszcza w naszym regionie? To znaczy, jeśli chodzi o sport niepełnosprawnych i to się wiąże z paraolimpiadami, no moje mam mieszane uczucia. Kiedyś byłem orędownikiem, teraz też jestem orędownikiem, tylko widzę, że komercja przeszła i w tę dziedzinę, bo przecież czym jest sport dla niepełnosprawnych? Jest jakimś wypełnieniem ich życia, jest jakąś formą rehabilitacji na pewno, ale i kompensacji, że no nie mogą się sprawdzić tak, to się sprawdzają w inny sposób i rywalizacja sportowa nadaje sens ich życiu. Tylko tak to bywa, że jak coś jest fajnego, to trzeba w to piasek w tryby wrzucić, żeby to nie było tak fajne. I coraz częściej niestety widzę, że ten sport niepełnosprawnych też tutaj jest często manipulowany, że ta niepełnosprawność nieraz jest po prostu taka pod znakiem zapytania. Powiem szczerze, jestem za i to całym sercem, żeby ludzie niepełnosprawni uprawiali sport, tylko żeby to zachowało tę formę autentycznej czystości i żeby to było rzeczywiście nadawało sens ich życia, żeby z tego nie robić narzędzia marketingu. No z drugiej strony też tak myślę, że jednak bez tego sportu komercyjnego, nazwijmy to, trudniej chyba by było zachęcić tych młodych ludzi, żeby weszli na taką drogę. Oczywiście trzeba ich gdzieś uświadamiać, że nie każdy Lewandowskim będzie, no ale jednak myślę, że na przykład dla naszego regionu, jeśli by spojrzeć na futbol, no to że mamy Stomil Olsztyn na poziomie pierwszej ligi, teraz na poziomie drugiej ligi będzie Sokół Ostróda, nawet jeśli nie gra tam tylko część wychowanków, no to jednak to gdzieś pobudza wyobraźnię młodego człowieka, że mam jakiś kierunek, w którym chcę iść, więc to też jakoś trzeba zważyć, w którym miejscu leży ten ciężar, prawda? Bo ciężko bez tego profesjonalnego, też komercyjnego sportu wyobrazić sobie tą chęć młodego człowieka, który dzisiaj jest też bombardowany niesamowitą ilością bodźców i jeżeli mu się tego nie pokaże jako coś super atrakcyjnego, to ciężko będzie go chyba zaciągnąć do akademii. No to prawda, no ja sobie zdaję sprawę, że sport się zmienia i ludzie się zmieniają, czasy się przede wszystkim zmieniają. Moja młodość przypada na lata 60., 70. W latach 60. to jedyną atrakcją, która trzymała mnie ewentualnie w domu, to był półgodzinny program telewizyjny o 16:30, ekran z bratkiem, czy porana telesfora. Obejrzałem to i wychodziłem na podwórko i grałem w piłkę. Nie było komputerów, nie było innych tego typu atrakcji, nie było dyskotek i po prostu
Wszyscy garnęli się do piłki, a kluby też wyglądały inaczej, bo to nie były zespoły, które się tworzy raz na sezon, zmieniają się, tylko to byli ludzie, którzy grali w klubie po 6, 7, 8 lat. No po prostu inny świat. I ja wiem, że tamte czasy już nie wrócą, natomiast chodzi mi o to, żeby niektóre media stanowiły jakąś przeciwwagę dla tej totalnej komercji i zauważały pewne jakieś te wartości, które niesie ze sobą sport, te wartości takie, można powiedzieć, tradycyjne, a o nich często zapominamy. Dlatego oczywiście, że w tej chwili trudno ludzi namówić do sportu, jeżeli mamy wiele innych konkurencyjnych atrakcji. Ale jeżeli już są tam akademie, są tego, to po prostu trzeba znaleźć jakiś balans w tym wszystkim, żeby zachować zdrowy rozsądek. Ja może skrajnie myślę o tym sporcie tradycyjnym, ale może to dobrze, że są tacy w cudzysłowie wariaci, no bo oni stanowią jakiś balans dla tych super komercyjnych mediów i może ktoś się zastanowi, co jest lepsze. Ja myślę, że ta rozmowa będzie przyczynkiem do wielu dyskusji, do których oczywiście też naszych widzów zachęcamy. Zapytam na koniec. Idea tego projektu, który tutaj stworzyliśmy, w jaki sposób go zarysowałem? Myślę, że te takie główne linie będą się stawały coraz bardziej jasne dla odbiorców, kiedy będziemy tworzyć kolejne wydarzenia. Jak panu się podoba taki pomysł? Bo zapełniamy pewną chyba lukę, której tego balansu między sportem a takim wszechstronnym rozwojem młodego człowieka. Jednocześnie klub wypełnia swoje powinności wobec młodego człowieka jako partner naszego projektu, a my jako biblioteka, promując literaturę, promując kulturę, włączamy się w to, czy raczej włączamy kluby sportowe w tą naszą codzienną działalność. Nie, no oczywiście, że idea jest tylko jej przyklasnąć, bo właśnie nie tylko sam sport, nie sama piłka, czy nie sama siatkówka. No, młody człowiek musi się wszechstronnie rozwijać, równolegle, i to jest jakiś pomysł na to. Myślę, że właśnie prezentacja ludzi sportu, zachęcanie do literatury, ale w takiej właśnie formie, że cały czas trzeba właśnie znajdować ten złoty środek, to tylko może wpłynąć na rozwój tego młodego człowieka, taki jakbyśmy chcieli. Dobrze, więc na tym skończymy tę rozmowę. Ja tylko powiem, bo mówię o tych akademiach, partnerach sportowych, wypada, żeby wypowiedzieć je z nazwy. W tą pierwszą, mam nadzieję, nie ostatnią edycję Salonu Sportu włączyły się klub sportowy Play Ostruda, to jest klub piłki ręcznej, UKS Shizoku Ostruda, pana Włodzimierza Nareskiego Judo. Pan Włodzimierz Nareski jest osobą, która poleciła mi, żebym z panem Markiem porozmawiał, i myślę, że możemy go teraz pozdrowić i podziękować za te sugestie. Również Kyokushin Karate w Ostrudzie, Akademia Piłkarska w Ostrudzie i, żeby nie było, że jesteśmy tylko w Ostrudzie, Klub Sportowy Konstrakt Lubawa, o którym pan Marek nieraz bardzo ciepło też się wypowiadał, jako właśnie takim środowisku włączającym się w różne aspekty, nie tylko w lokalnej społeczności, nie tylko z zamkniętych na tę przestrzeń stricte sportową. No właśnie, Konstrakt Lubawa. Myślę, że ciekawe stowarzyszenie, bo z jednej strony super zespół, w tej chwili można powiedzieć wicemistrz Polski. Wicemistrz Polski, dokładnie tak. W futsalu, a jednocześnie sukces sportowy pociągnął za sobą całe środowisko. Świetnie funkcjonująca akademia. Tak powinno być. Duży sukces sportowy, seniorski, powinien oddziaływać na całe środowisko, zachęcać młodzież do uprawiania sportu i żeby to było wszystko w takim duchu sportowym. I to w Lubawie widzę po prostu. No i niech tak będzie i w Lubawie, i w Ostrudzie, i w wielu innych miastach. Być może to, że pojawiła się pandemia i część działalności przenieśliśmy do internetu, sprawi, że gdzieś z tą ideą dotrzemy do różnych krańców Polski. Piszcie państwo w ogóle, skąd jesteście, gdzie nas słuchacie. Panie Marku, dziękuję. Trzyczęściowy wywiad, obszerna rozmowa,
ale mam nadzieję, że dobrze się panu rozmawiało i wiele, wiele rzeczy mógł pan tutaj powiedzieć, no, w szerszemu gremium może niż na co dzień. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie pana Marka, pozdrawiam państwa i zachęcam. Informacje w komentarzach, informacje na naszych stronach, na stronie biblioteki, na stronie facebookowej i twitterowej projektu, o kolejnych wydarzeniach, inicjatywach. Będziemy państwa o wszystkim informować i zachęcać do udziału. Dziękujemy państwu.